przyglądniemy się dzisiaj takiemu kursowi do nauki języka niemieckiego dla dzieci, który się nazywa Das Zauberbuch. Jest to bardzo przyjazny w użyciu i pozytywnie oddziałujący na dzieci kurs języka niemieckiego, który przeznaczony jest dla mniej więcej 7-10-latków no oraz uczniów szkół podstawowych w klasach 1-4. Jest to kurs skonstruowany wokół zagadnień odpowiadających poziomowi wiedzy o świecie i zainteresowaniom dziecka oraz obejmuje on zakres tematów wchodzących w skład założeń programowych edukacji wczesnoszkolnej. Teraz tak, dla kogo ten kurs jest przeznaczony, czy w jakich warunkach należy z niego korzystać, bo nie jest to kurs typowo szkolny w tym sensie, że on nie musi być używany w warunkach szkolnych. W zasadzie jego uniwersalny charakter i taka elastyczna budowa umożliwiają pełne wykorzystanie zawartego w nim potencjału, w tym kursie, potencjału edukacyjnego, zarówno w przypadku właśnie realizacji programu nauczania języka niemieckiego w szkole, jak i w kontekście indywidualnej nauki języka niemieckiego w warunkach domowych. Czyli dzieci na przykład uczą się na zajęciach prywatnych, albo kurs jest wykorzystywany na zajęciach w szkole językowej. To wiem, że jest to bardzo często często używany kurs właśnie w szkołach językowych, również w trakcie takiej indywidualnej nauki w domu, na przykład z rodzicami. Szybki rzut oka na komponenty tego kursu. Kurs składa się z 4 poziomów. Jest tutaj pierwszy poziom, czy w zasadzie poziom wstępny, który się nazywa starter, po którym następują kolejne 3 poziomy. Pierwszy, drugi, trzeci, czyli łącznie mamy 4 poziomy, uwzględniając ten poziom starter. Poziom starter jest rzeczywiście takim poziomem bardzo, bardzo wstępnym. On jest bardzo prosty. Pokażę parę stron ze środka książki, jak on wygląda. Bardzo przyjemny w środku graficznie. Z tego też powodu jest właśnie często wybierany na różnego rodzaju zajęcia prywatne bądź takie, które są w jakichś właśnie szkołach językowych albo na kółkach językowych pozalekcyjnych używane. Tak to wygląda. W zasadzie ten kurs jest zrealizowany w oparciu o kryteria Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, co oznacza, że jego poziomy i jego struktura odpowiadają założeniom, tym, które są przyjęte jako takie kryteria, takie ramy dotyczące sposobu uczenia języków obcych, nie tylko niemieckiego, ale w ogóle języków obcych w Europie. I ten kurs odpowiada poziomom trudności językowej od tak zwanego poziomu A0, czyli zupełnie, zupełnie początkującego, aż mniej więcej do poziomu A2. Kurs powstał przede wszystkim właśnie z myślą o uczniach początkujących, którzy nie mieli dotąd kontaktu z językiem niemieckim, jak również o dzieciach, które kontynuują naukę tego języka właśnie na poziomach trudności A1 i A2. Można ten poziom starter, który jest takim poziomem wstępnym, bardzo często właśnie można go pominąć, on jest często pomijany. W przypadku dzieci, które już jakiś tam wstęp do nauki języka niemieckiego miały i rozpocząć sobie właśnie naukę od poziomu pierwszego, który, jak tutaj zobaczycie, już nieco się różni od poziomu starter, w tym sensie, że mamy tutaj już jakieś historyjki, jakieś zdania występują, także tego tekstu do czytania jest już tutaj, czy tych słówek do czytania jest tutaj
więcej. Korzystanie z tego kursu nie wymaga od dzieci żadnego specjalnego przygotowania językowego ani ściśle określonych umiejętności. No, jedynym warunkiem rozpoczęcia tej przygody z kursem Das Zauberbuch jest posiadanie podstawowej umiejętności czytania i pisania. Jeszcze raz, zaraz wrócę do poziomu starter, żeby pokazać tą różnicę, bo teraz jesteśmy przy poziomie pierwszym. Pokażę zaraz poziom starter ponownie. O, no więc to jest ta różnica, że tutaj mamy prawie same ilustracje i wyrazy naprawdę pojedyncze. A głównie są tutaj takie no, aktywności, które nie wiążą się z czytaniem. Tak to wygląda. No tutaj mamy jakieś małe ćwiczonko dotyczące, które jest związane już z pisaniem, więc te aktywności powoli występują w poziomie starter, ale tak naprawdę taka nauka na serio, aczkolwiek cały czas w formie zabawowej, właśnie rozpoczyna się na poziomie pierwszym, czyli tym. Bohaterami kursu jest, tak jak pewnie zauważyliście, czworo sympatycznych dzieci oraz miś. To jest jakiś taki czarodziejski miś, który ma na imię Bert. Ich przygody stanowią właśnie okazję do poznawania nowych słówek, nowych konstrukcji językowych. Ta z kolei przyjazna stylistyka, zabawowy charakter oraz różnorodność proponowanych ćwiczeń, aktywności, zabaw, też piosenek, ponieważ w tym kursie jest bardzo dużo piosenek, które są nagrane na płytach CD towarzyszących podręcznikom. Piosenek wyliczanek, kolorowanek, rebusów, zgadywanek. To wszystko trafia do serc dzieci, gwarantując przy tym no, doskonałą rozrywkę połączoną ze skuteczną nauką języka niemieckiego. Pokażemy teraz jakieś wyrywki z poziomu drugiego. Jesteśmy mniej więcej w połowie. Czyli tak jak widać, mamy tutaj jakąś w każdym rozdziale jakąś historyjkę i potem różne ćwiczenia. Zaraz też o tym powiem troszeczkę więcej. Co do takiej no, podbudowy psychologiczno-rozwojowo-dydaktycznej, to ta koncepcja tego kursu bazuje na metodzie takiej psycholingwistycznej, która skupia w sobie różnego rodzaju funkcje i relacje komunikacyjne, kładąc nacisk na rozwój związanych z nimi umiejętności językowych w kontekście emocji i zachowań społecznych. Więc jest to takie typowo podejście do nauczania, takie typowo właśnie dziecięce, przewidziane dla dzieci. Celem tego kursu jest wyposażenie dziecka w narzędzia językowe, w umiejętności językowe, które umożliwią mu swobodny opis otaczającej go rzeczywistości oraz swobodną, w miarę swobodną oczywiście, komunikację z otoczeniem w języku niemieckim. Tak jak wspomniałem wcześniej, kurs składa się z czterech poziomów. Tym poziomem takim przygotowawczym jest poziom starter oraz poziomy 1, 2, 3, które no, można powiedzieć odpowiadają poszczególnym latom nauki szkolnej. W ramach każdego poziomu kursu, obok samego podręcznika i zeszytu ćwiczeń, o którym jeszcze nie wspomniałem, ale są do każdego poziomu zeszyty ćwiczeń, które też zaraz zademonstruję. Proponowany jest cały zestaw komponentów uzupełniających, które no, urozmaicają proces uczenia się, oferując przeróżne metody nabywania poszczególnych kompetencji językowych. Więc teraz troszeczkę może powiem o tych komponentach poszczególnych. Więc tak, weźmiemy sobie znowuż podręcznik ucznia do poziomu pierwszego. To jest taki no, podstawowy komponent kursu, jak
wiadomo. Tak jak w każdym kursie, podręcznik jest tym podstawowym komponentem. Każdy rozdział podręcznika zawiera bardzo prostą historię opowiedzianą w formie komiksowej. Otwieramy sobie tutaj na przykład, o, proszę bardzo, mamy komiks. I temu komiksowi towarzyszy, czy w tym komiksie odbywa się pewna prezentacja nowych wyrazów, struktur językowych, które potem są w różnych elementach. O, może zaraz pokażę tutaj jakiś inny rozdział. Znajdziemy sobie w spisie treści, żeby zacząć od początku rozdziału. Na przykład Meine Familie. Mamy stronę 11. Tu się rozpoczyna rozdział. Temu komiksowi towarzyszą liczne piosenki, gry, zabawy, ćwiczenia utrwalające, poznane słówka i poznane konstrukcje. Teraz tak, na końcu podręcznika na poziomie starter, zaraz to pokażę, zostały umieszczone o, bardzo proszę, to są obrazki, jak widzicie, do wycięcia. Tak to wygląda. Tutaj mamy misia, tutaj mamy inne postaci. To są takie obrazki, które właśnie należy wyciąć i które będą mogły służyć do odgrywania różnych scenek z poszczególnych rozdziałów książki. Dlatego, że temu kursowi towarzyszy bardzo dużo aktywności właśnie, oprócz tych, które wymieniłem, również o charakterze takim teatralnym, czyli odgrywamy jakieś dialogi, odgrywamy jakieś scenki. Z kolei w końcowej części podręczników na poziomach 1, 2 i 3 znajdują się takie kolorowe glosariusze prezentujące słówka, które są wprowadzane w kolejnych jednostkach lekcyjnych. Ja tutaj przybliżę, żeby było widać. Tak to wygląda. Teraz szybki rzut oka na zeszyt ćwiczeń. Zeszyt ćwiczeń do poziomu starter. Tak jak tutaj widać, bardzo proste ćwiczenia. Zeszyt ćwiczeń jest kolorowy, więc przyjemny bardzo do wypełnienia przez dzieci. Papier jest bardzo dobry do kolorowania, bo często w zeszytach ćwiczeń papier jest taki, że nie każdą kredką jesteśmy w stanie po nim rysować. Natomiast w tym bardzo dobrze się sprawdza właśnie kolorowanie w zasadzie każdego rodzaju kredkami. Tutaj mamy też takie różne do wycięcia karty, które należy wyciąć. One, wykorzystanie tych kart jest opisane w przewodniku metodycznym. Teraz pokażemy sobie na przykład zeszyt ćwiczeń do poziomu drugiego. Wygląda w ten sposób. W zasadzie dzięki temu zabawowemu charakterowi poszczególnych zadań oraz strukturze, która zapewnia stopniową progresję trudności, te zeszyty ćwiczeń dają uczniowi możliwość samodzielnej, autonomicznej pracy, no oraz skutecznej, a jednocześnie nieobciążającej dziecko nauki języka. Tak wyglądają zeszyty ćwiczeń. Co jeszcze? Do kursu jest zestaw kart, które zaraz pokażę. O, to są karty, które się nazywają Bildkarten. To są karty ze słówkami. Zaraz otworzymy i pokażemy, jak to wygląda w środku. Tych kart jest 96. To są karty typu flashcards, które uzupełniają materiał z podręcznika i prezentują tematycznie podstawowe słówka niemieckie. Więc otwieramy sobie i o, wygląda to w ten sposób. Tutaj mamy
jakiś tam obrazek. Z tyłu mamy ten sam obrazek z podpisem. To są akurat kolory. Weźmiemy sobie jakieś inne słówka. O, źle pokazuję, przepraszam. O, tak wygląda ta karta. Kolejna karta. Jeszcze jakieś inne pokażemy. Więc są to takie typowe karty typu flashcard, no, spotykane w wielu kursach, więc tutaj pod tym względem nie jest to szczególnie nowatorskie rozwiązanie, ale no, jest to rozwiązanie wykorzystywane w wielu kursach, dlatego właśnie, że bardzo dobrze się sprawdza. Bardzo dobrze sprawdzają się właśnie karty obrazkowe. Oprócz tego jest też zestaw kart takich ze scenkami. To jest zestaw 64 kart. One są formatu A4, w przeciwieństwie do tamtych build karten, które są o połowę mniejsze. To są nasze build karten, które przed chwilą pokazywałem. To są te karty ze scenkami. I teraz zobaczymy sobie, jak te karty wyglądają. To są scenki, które jakby idą obok ćwiczeń, obok tych treści, które są podane w podręczniku. Otwieramy sobie tutaj jakąś scenkę i bardzo proszę, mamy tak, ilustrację scenki, no i z tyłu informacje na ten temat. Teraz tak, scenariusze do tych scenek opisane są w przewodniku metodycznym bardzo dokładnie, w tym sensie, że do każdej z tych kart jest dokładna instrukcja, która opisuje, jak należy z daną kartą pracować. Są tam konkretne rozwiązania podane. No dobrze, myślę, że wystarczy. Co dalej? Mamy płytę CD-ROM. O. Przeznaczone do wykorzystania, do pracy z wykorzystaniem komputera, projektora lub tablicy interaktywnej, który zawiera 12 animowanych scenek z prostymi dialogami, które odzwierciedlają poszczególne tematy z zestawu tych kart ze scenkami, czyli tych. No, to jest taki, ten CD-ROM jest komponentem, którego użycie nie jest konieczne do realizacji kursu. Można z niego korzystać bądź nie. Jeżeli się go nie ma, to nie przynosi to jakby ujmy całej korzystaniu z całego kursu, więc brak tego komponentu nie przeszkadza w realizacji poszczególnych rozdziałów z podręcznika, aczkolwiek jest to bardzo, bardzo przydatny komponent uzupełniający. Co dalej? Mamy tak zwany Active Book, który jest do każdego z poziomów. Tu mamy poziom starter, no i kolejne poziomy, pierwszy, drugi, trzeci. No jest to odpowiednik komponentów kursu w wersji elektronicznej, który przeznaczony jest do pracy też właśnie z wykorzystaniem komputera, projektora multimedialnego, czy też po prostu tablicy interaktywnej. Co zawiera płyta? Jest tam całość podręcznika wraz z zeszytem ćwiczeń. Są tam nagrania z płyty audio CD, która jest dołączona do podręczników. Która jest dołączona też do przewodnika metodycznego w pełnej wersji, dlatego że to, co znajduje się w podręczniku, to nie jest całość nagrań. Całość nagrań jest właśnie dołączona do przewodnika metodycznego, o którym zaraz powiem. Ponadto proponowane w ramach tej wersji kursu ćwiczenia znajdujące się na poszczególnych stronach podręcznika i zeszytu ćwiczeń wzbogacone są o różne animacje, efekty dźwiękowe, które urozmaicają i uatrakcyjniają pracę z tymi komponentami. Czyli jeżeli mamy w podręczniku jakieś tam ćwiczenia, których trzeba coś tam sobie
wpisać, to dużo z tych ćwiczeń jest, ma taką formę animowaną. Znaczy są tam jakieś dźwięki, są tam jakieś takie... o, bardzo proszę, tu mamy smurfy. Są tam różne elementy, które uatrakcyjniają korzystanie z tych ćwiczeń, tak że one stają, przybierają taką formę bardziej interaktywną. Ostatnim typem komponentu jest przewodnik metodyczny. Bardzo proszę. Przewodnik metodyczny jest przynajmniej do poziomu starter, dosyć obszerny. Jest to 170 stron. No i teraz tak, zawiera on oczywiście scenariusz przeprowadzania każdej lekcji, bardzo szczegółowy. Zawiera też właśnie scenariusze do tych kart ze scenkami, scenariusze korzystania z tych kart. Tak to wygląda, ten przewodnik. No, typowy przewodnik metodyczny, przy czym bardzo drobiazgowo opisuje te poszczególne lekcje, no zwłaszcza na poziomie starter, który wymaga od nauczyciela jakby większego wkładu niż korzystanie z kolejnych poziomów. W tym sensie, że no na poziomie starter, tak jak widzieliście, to jest poziom, który bazuje tylko na głównie na obrazkach i aktywnościach takich właśnie zabawowo motorycznych u dziecka. Kolejne przewodniki do kolejnych poziomów tutaj są i one już, to zaraz pokażę, one już zawierają właśnie nieco mniej stron, chociaż też są nadal bardzo, bardzo bogate. Dla przykładu weźmiemy przewodnik do poziomu drugiego. Proszę bardzo, dwie płyty są dołączone, także dużo jest materiału naprawdę. No i tak to wygląda. Przy czym przewodnik do poziomu właśnie na przykład drugiego to jest 96 stron. Przewodnik do poziomu pierwszego również 96 stron i poziom trzeci tak samo. Podczas gdy starter to jest 170 stron. Więc tak, reasumując, co ten przewodnik metodyczny zawiera? Jest tam przede wszystkim pełna informacja o koncepcji metodologicznej kursu oraz różnych możliwych sposobach przeprowadzania poszczególnych lekcji z podręcznika. Dlatego, że każdą lekcję no, możemy przeprowadzać w różnych wariantach, w różnych używając do tego różnych materiałów, różnych komponentów. Jest jeszcze jeden komponent, o którym zapomniałem powiedzieć, ale zaraz go zaprezentuję. W każdym przewodniku można znaleźć ponadto usystematyzowane w formie tabeli wykazy słówek, struktur językowych, które wprowadzane są w trakcie poszczególnych lekcji, czyli tak zwany sylabus. Dodatkowe materiały do swobodnego kopiowania, czyli ćwiczenia, gry, zabawy, kolorowanki, krzyżówki, testy do rozwiązywania itd. Czyli jest tam dodatkowych kilkadziesiąt stron właśnie z materiałami, które uzupełniają materiał z podręcznika. No, płytka CD właśnie z zarejestrowanymi nagraniami dialogów i czytanek z podręcznika. Jest też transkrypcja oczywiście nagrań z płyty CD audio oraz płytka CD audio z piosenkami w wersji pełnej oraz karaoke. Piosenki, tak jak wspomniałem, stanowią bardzo ważny komponent tego, bardzo ważny element tego kursu i kurs rzeczywiście bazuje w dużej mierze na tych właśnie takich aktywnościach związanych ze śpiewaniem, z piosenkami, z wyliczankami. No i jeszcze bardzo fajnym, ciekawym komponentem kursu jest coś, co zaraz pokażę, a mianowicie jest to pacynka. Pacynka misia, czyli tego bohatera książki, którą się ubiera na rękę i można z jej pomocą odgrywać różne scenki. Tej pacynki może oczywiście używać i powinien używać nauczyciel, ale również w trakcie realizacji różnych ćwiczeń i zabaw mogą z tej pacynki również korzystać, mogą również korzystać same dzieci. Pacynka po założeniu na rękę wygląda tak jak
typowa oczywiście pasynka do kursu, no ja pokażę. No i tym misiem sobie możemy odgrywać różne scenki. On właśnie do tego służy, bardzo przyjemny misiu. Dzieci bardzo, bardzo lubią, kiedy coś jest odgrywane właśnie za pomocą pacynek, i same też lubią potem odgrywać różne różne właśnie scenki, dialogi z kursu właśnie przy pomocy takiego oto misia. Jeszcze misia sadzamy tutaj. Jeszcze jedna informacja na temat kursu. Otóż chodzi o jakby jego rozpiętość w czasie, to znaczy mam na myśli to, na ile starcza nam jeden podręcznik. Otóż podręcznik na każdym poziomie przewidziany jest mniej więcej na około 80-90 godzin nauki, przy uwzględnieniu dodatkowych sugestii, które zawarte są w podręczniku dla nauczyciela. Także jeżeli w pełni wykorzystujemy kurs, no to on starcza na każdym poziomie mniej więcej na 80-90 godzin nauki. Czy to jest dużo, czy to jest mało, każdy musi ocenić, ale no, mniej więcej wpisuje się to w taki cykl roczny. Też bardzo często jakieś szkoły czy szkoły językowe, które dokonują zakupu tego podręcznika, właśnie wiem, że działają sobie z tymi kolejnymi poziomami w kursie, w cyklu takim rocznym, czyli jeden rok to jeden podręcznik, chociaż bywa też częściej, czasem jest tak, że jest to na jeden semestr po prostu podręcznik. Myślę, że kurs jest warty polecenia. Tak jak wspomniałem, jest to chętnie wybierana publikacja, czy zestaw, jest to chętnie wybierana seria na polskim rynku materiałów do nauki języka niemieckiego. No i cóż, zachęcam do korzystania z kursu Das Zauberbuch i myślę, że korzystanie z niego każdemu dziecku przyniesie bardzo dużo radości, jak również pożytku właśnie językowego.